Witamy Państwa bardzo serdecznie w Centrum Pracy Jobs First na jego uroczystym otwarciu. Zanim oddam głos Pani Annie Karaszewskiej, żeby opowiedziała o szczegółach tutaj tego wydarzenia, będę chciał powiedzieć Państwu trochę na temat samego biura, samego centrum. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie jest po prostu miejsce pracy doradców. To nie jest również przestrzeń, której my przyjmujemy interesariuszy. To jest przestrzeń, którą my oddajemy do dyspozycji mieszkańcom powiatu konińskiego, tureckiego, słupeckiego, gdzie nasi doradcy będą wspólnie z nimi pracować już od jutra nad swoją zmianą zawodową. To, co Państwo teraz widzicie, zostało oczywiście zaaranżowane na potrzeby dzisiejszego dnia, ale te stoliki jutro znajdą się tutaj w tym miejscu centralnie. Utworzą cztery wyspy, przy których będzie siedział doradca i uczestnik programu z jednym monitorem i wspólnie będą planowali kolejne działania w programie, które mają doprowadzić te osoby do realnej zmiany rynku pracy, do podjęcia nowej, satysfakcjonującej pracy. To biuro ma służyć tym ludziom nie tylko do spotkania z doradcą, ale do tego, żeby tutaj być, przebywać i pracować. Będą mieli swoje stacje robocze, które po spotkaniu z doradcą będą mogli samodzielnie, ale pod jego okiem wykonywać kolejne działania. Ich czas i nasz czas jest nieograniczony. Będziemy pracowali, aż wypracujemy konkretne i dobre dla nich rozwiązania. Także cały ten czas, cały nasz wysiłek będzie poświęcony temu, żeby w ramach tego programu stworzyć realne szanse na podjęcie nowej pracy. My i to biuro będzie im służyć. Jeszcze wczoraj tak naprawdę trwały prace wykończeniowe. Wieszaliśmy wieczorem obrazki, dzisiaj mamy otwarcie, a jutro zaczynamy pracę. Pracę, która mam nadzieję dla tej społeczności lokalnej będzie bardzo ważnym wydarzeniem w ich życiu i mam nadzieję, że pomoże im w rozwiązaniu różnych problemów, które wynikły z tej transformacji energetycznej, przez którą ten region przechodzi. Pan słów o zdjęciach? Oczywiście. Ten wystrój ma służyć temu, żeby miejsce pracy nasze i naszych uczestników było po prostu przyjazne i też osadzone bardzo mocno tutaj w tych lokalnych uwarunkowaniach. Widzicie Państwo zdjęcia autorstwa pana Adama Jarońskiego, który jest olbrzymim pasjonatem no w ogóle regionu, jest pełnym oczywiście. No i to są zdjęcia z jego zasobów, które no, uświetniły nam to biuro. Więc no, my też oczywiście stajemy się pasjonatami tego wszystkiego. Tutaj jest jedno ze zdjęć, które pokazuje nas na bloku 9 elektrowni, też mieliśmy okazję to zobaczyć. Także no, ta przestrzeń ma być miejscem przyjaznym, miejscem, w którym nasi uczestnicy będą chętnie spędzali czas, a nasze kompetencje, nasza wiedza, doświadczenie mają po prostu służyć w tym procesie zmiany, żeby on przebiegał w taki sposób efektywny. Dzięki panu. Ja przedstawię kolegę, bo zapomniałam chyba tego zrobić, Paweł Barczyk, który no, odpowiada za realizację tego programu. A ja ze swojej strony chciałam serdecznie wszystkich Państwa powitać. Tak już bardziej oficjalnie witam przedstawicieli gmin i sołectw, którzy zechcieli nas zaszczycić swoją obecnością, ale też przedstawicieli różnych instytucji lokalnych, w tym instytucji kultury, to nas też bardzo cieszy. Witam przedstawicieli Grupy Kapitałowej ZETA. Mamy tutaj z nami przewodniczących, wiceprzewodniczących związków zawodowych. Mamy prezesa Grupy Kapitałowej ZETA, pana Piotra Rodzinego i członków zarządu poszczególnych spółek, które wchodzą w skład Grupy Kapitałowej ZETA. Witam serdecznie media i witam wszystkich Państwa, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i chcieli po prostu dzisiaj w dniu otwarcia tego centrum być z nami. Plan jest taki, za chwilę rozpoczniemy panel, który prowadzi redaktor naczelny Przeglądu Konińskiego, pan Maciej Szapański. Panel potrwa około godziny.
Po panelu będzie czas dla mediów na pytania do panelistów, ale też no, tak, na pytania. I po tym poprosimy, zaprosimy Państwa jeszcze w tej części oficjalnej, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, czy do panelistów, czy do nas, do Jobs First, to proszę je zadawać. I potem będzie już część nieformalna, gdzie mam nadzieję będziemy kontynuować te rozmowy przy poczęstunku już po tej części oficjalnej. To co, zaczynamy? Panie Marcinie? Tak, zaczynamy. To są się nas jeszcze Państwa. Serdecznie, oczywiście panel mógł by się odbyć bez panelistów. I oczywiście do naszego stołu zapraszam panią Annę Karaszewską, prezeskę zarządu firmy Job First, pana Piotra Woźnego, prezesa zarządu zespołu elektrowni kątnych Konin, panią Alicję Messerz, przewodniczącą Związku Zawodowego Kamera i pana Grzegorza Maciejewskiego, wójta gminy Kazimierz Bisłuk. Już można zaczynać, wszyscy siedzą. Proszę Państwa, no, zostało otwarte formalne Centrum Pomocy Job First. To takie miejsce, które bez uczestników projektu nie będzie istniało. Tutaj była mowa o tym, że jutro już to miejsce zostanie inaczej przearanżowane, żeby to miejsce było odpowiednio przystosowane do wszystkich, którzy będą chcieli tutaj przyjść i o to tutaj chodzi. No właśnie, po co tutaj mają ci uczestnicy przyjść? Jaką wiedzę tutaj otrzymają i wsparcie. Bo ja tylko też dodam, że taki podtytuł tego panelu, tej debaty jest dość taki przewrotny. Wsparcie realne czy pozorne? No właśnie, to wsparcie będzie realne czy pozorne? Może zwrócę się do pani prezes Gminy Karaszewskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. To jeżeli pan na to pozwoli, to ja nawiążę do tego tytułu czy podtytułu i trochę zakreślę szerszy kontekst. Tak, my uważamy, że ten program jest nie tylko unikalną szansą dla ludzi, którzy utracili pracę, czy są zagrożeni utratą pracy i rodzin w wyniku zamykania kopalń, i też jest realną szansą na to, żeby po prostu poprawili swoje życie na lepsze. Dlaczego? Po pierwsze, z kilku powodów. Po pierwsze, ten program powstał z takiej oddolnej inicjatywy ZEPAK-u, strony społecznej i pracodawcy, z takiej prawdziwej troski o losy tych ludzi, którzy no, będą tracić pracę, ale którzy już stracili pracę, żeby im realnie pomóc. To nie jest program napisany przez biurokratów, tylko jego założenia były przygotowane przez pracodawców i stronę społeczną. Więc to jest pierwsza jego zaleta. Druga ważna rzecz, którą chciałabym podkreślić, to fakt, że ten program w swoich założeniach absolutnie różni się od innych programów aktywizacyjnych finansowanych ze środków unijnych, realizowanych w Wielkopolsce, czy w ogóle w całej Polsce. Te programy najczęściej nastawione są na to, żeby przeszkolić jakąś liczbę osób, jakieś spotkania z pośrednictwa pracy im zaproponować. Natomiast nikt nie dba o to, żeby te programy doprowadziły do realnej zmiany. Tutaj jest inaczej. Strona społeczna i pracodawca, którzy przygotowali założenia tego programu, przypomnę, w takiej konstytucji programu, program pracowniczy, droga do zatrudnienia po węglu, postawili sobie jasny cel. Ta droga do zatrudnienia ma się skończyć podjęciem nowej i trwałej pracy. To ma być ten trwały, realny efekt w wyniku programu i tym z pewnością ten program różni się od wszystkich innych, które znamy. Po trzecie, program będzie realizowany przez nas, przez profesjonalistów i my nie tylko gwarantujemy ogromne zaangażowanie, ale też profesjonalne, kompleksowe wsparcie. Też chcę powiedzieć, że my nie jesteśmy firmą, która zajmuje się realizacją projektów unijnych. Od lat specjalizujemy się w przywracaniu ludzi do trwałego zatrudnienia. Tym się zajmujemy, niczym innym.
i pracowaliśmy i pracujemy z różnymi grupami, które są albo oddalone naprawdę od rynku pracy, albo mają po prostu bardzo istotne bariery, żeby sobie samodzielnie poradzić na tym rynku pracy. I zawsze powierzano nam trudne zadania. Pracowaliśmy z osobami długotrwale bezrobotnymi wtedy, kiedy w Polsce było największe bezrobocie, przeszło 20%. Pracujemy z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, którzy przebywają w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania na zlecenie siedziby ONZ w Genewie. Jesteśmy jedynym operatorem, który został wybrany do realizacji tej usługi. W końcu pomagamy pracownikom zwalnianym przez inne przedsiębiorstwa, z innych branż, którzy tracą też pracę, bo po prostu zachodzą zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. I profil tych ludzi jest bardzo zbliżony w gruncie rzeczy do osób, które odeszły z zeparku albo które będą traciły pracę z zeparku. 20-30 lat jednego pracodawcy. Zero realnej wiedzy na temat tego, co się dzieje na rynku pracy i brak w ogóle wiary w to, że ja mogę być wartościowym kandydatem, kandydatką, mogę jeszcze zrobić coś sensownego. I czy to jest były monter telekomunikacji polskiej ze Skierniewic, czy to jest były górnik z Konina? W gruncie rzeczy te bariery i te problemy są bardzo zbliżone. My je świetnie znamy. No i to, co też ważne, nasz udział nie jest tutaj przypadkowy. Dwa lata temu zostaliśmy zaproszeni do tego, żeby na prośbę ZEPAK-u zrealizować program pilotażowy dla górników, którzy wtedy tracili pracę. Skala tego programu była bardzo mała. On był wyłącznie finansowany ze środków pracodawcy, ale efekty były na tyle zadowalające, związki zawodowe to doceniły, wydaje mi się, że też pracodawca, że no, też chcieliśmy skorzystać z tego, że mamy doświadczenie, w zasadzie patrząc na partnerstwo w tym programie, jesteśmy jedynym podmiotem, który ma doświadczenie pracy z tą grupą. To nie tylko dlatego, że odwiedzamy elektrownię czy odkrywki, ale po prostu pracowaliśmy już z nimi. No i uznaliśmy, że chcemy się tym podzielić, chcemy to wykorzystać i zrobić coś naprawdę sensownego, wartościowego dla społeczności lokalnej. I na końcu powiem jedną rzecz, bo to jest to, co rzeczywiście czyni ten program czymś unikalnym, czymś wyjątkowym i z pewnością pewnie takiej szansy nie będzie. Ale my zdajemy sobie sprawę z tego, że po drugiej stronie są realne bariery. I po pierwsze, mogę powiedzieć, po różnych wizytach, które nasz zespół odbył w sołectwach, w gminach objętym projektem, wiedza na temat tego wsparcia jest bardzo słaba. Wręcz w niektórych sołectwach pracownicy nie wierzą w to. W ogóle zaskoczenie, tak? Taki program jest, no w ogóle nie wierzą, że coś takiego istnieje. To jest raz. A tam, gdzie ta informacja się pojawia, napisana czy publikowana przez różne instytucje zaangażowane do realizacji tego programu, no to ja patrzę na to ze zgrozą, bo te informacje pisane są w sposób bardzo formalny, bardziej przypominają wezwania z Urzędu Skarbowego niż są jakąś zachętą do tego, żeby ci ludzie rzeczywiście przyszli i porozmawiali, co my możemy dla nich zrobić. One po prostu są bardzo zniechęcające. No a druga rzecz jest taka, że my też rozumiemy taki brak zaufania, dystans, czasami nawet niechęć tej społeczności lokalnej, która potencjalnie może skorzystać z tego programu, bo po pierwsze, programy unijne nie cieszą się dobrą reputacją i w takiej potocznej opinii one są kojarzone po prostu z wydawaniem pieniędzy zgodnie z jakimiś regułami i tak naprawdę najmniej ważny, istotny w tym wszystkim jest uczestnik, tak? Czyli ten górnik, były górnik, czy jego rodzina. I że tak naprawdę nikt nie myśli o tym, żeby te programy doprowadziły do jakiejś realnej zmiany. To jest raz. Po drugie, no, pamiętajmy o tym, Państwo to lepiej wiecie niż ja, że ta transformacja już trwa. Ona trwa, pani to jest się od 2017 roku? Na pewno w 2017 tak. Roku to już. No tak, to ona, było. To było dwa razy tyle ludzi zatrudnionych. Tak, tak. I ci ludzie, którzy odchodzili w tamtym czasie, no musieli poradzić sobie sami. Oni nie mieli takiego wsparcia. Ten program ruszył
no, z pewnym opóźnieniem, więc ja też rozumiem, że oni dzisiaj nie mają podstaw, żeby wierzyć, że w końcu powstało coś dla nich, jakaś realna pomoc. Musieli sobie radzić sami. To dlaczego jakiś kolejny program ma coś zmienić w życiu? Więc to są też takie bariery, które my znamy, rozumiemy i będziemy starali się, i to jest tak naprawdę mój przekaz i nasz przekaz do wszystkich Państwa, żebyście przyszli do nas, wszyscy kontaktowali się z nami telefonicznie, bez żadnej deklaracji, bez żadnych zobowiązań, porozmawiali o tym wspólnie z nami, my się zastanowili, co możecie dla Państwa zrobić. Żadne inne działania, zastanawianie się, czy spełnia, czy nie spełnia jakiś wniosek. Proszę sobie tym w ogóle nie zaprzątać głowy, to jest nasza robota, a my po prostu czekamy na Państwa. To tyle z mojej strony. No właśnie, jak takie realne wsparcie będzie wyglądało od momentu wejścia tymi drzwiami tutaj do tego Waszego centrum pracy? No my, po pierwsze, celem naszych działań nie jest tylko aktywizacja, jak to ma miejsce w tego typu programach, tylko to, żeby ta droga do zatrudnienia skończyła się podjęciem pracy. Mogę powiedzieć, że ten nasz model jest potwierdzony bardzo wysoką skutecznością. Na przestrzeni ostatnich 13 lat nasza średnia skuteczność wynosiła około 85% w podejmowaniu pracy przez naszych uczestników. Również w trudnych momentach. I wtedy, kiedy bezrobocie było w niektórych miejscach powyżej 20%, kiedy była pandemia, która była obiektywnie trudnym czasem. Więc ten model oznacza też dużą skuteczność. Ale żeby skończyło się ta praca, żeby skończyła się zatrudnieniem i trwałym zatrudnieniem, no to dzieją się różne rzeczy po drodze. Każda z osób, która do nas trafi, będzie miała swojego osobistego doradcę do spraw zatrudnienia, który będzie tę osobę prowadził po prostu za rękę i pokonywał wspólnie z nią wszystkie bariery i problemy, i życiowe, i zawodowe, tak żeby ta osoba stała się jak najszybciej takim pełnowartościowym kandydatem, kandydatką na lokalnym rynku pracy. I potem będziemy się kontaktować z pracodawcami, ale ja od razu chcę powiedzieć, pracodawcy są ważni, ale oni są na drugim miejscu. Najważniejszy jest dla nas uczestnik. Jego potrzeby, jego aspiracje, jakie ma plany, pomożemy mu w tym, żeby sobie wyobraził tą drogę do zatrudnienia. Może to nie będzie jedna droga, może będą to dwie albo trzy drogi. I dopiero kiedy będziemy wiedzieli, co ta osoba chce robić i co może też robić, będziemy pod tym kątem szukali dla tej osoby najlepszego możliwego pracodawcy. Ja chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest tylko puste hasło. Też sięgnę do statystyki innych programów realizowanych. Proszę Państwa, w naszych programach na jednego pracodawcę, który zatrudnia uczestnika naszych programów, przypada statystycznie, wiem, że to dziwnie brzmi, 1,4 uczestnika. Co to pokazuje? Że to jest bardzo indywidualny proces. To nie jest tak, że my ten cel zrealizujemy w taki sposób, że dogadamy się z jakimś pracodawcą, może tak robią agencje inne pośrednictwa pracy czy pracy tymczasowej, który zatrudni 10, 12, 15 osób. To nie jest nasz model. My mamy dać trwałą, stabilną pracę i te kontakty z pracodawcą są wypracowane w taki sam mozolny, indywidualny sposób, jak praca z uczestnikiem przez nasz zespół doradców, a nasz zespół doradców to są profesjonaliści, a w zasadzie profesjonalistki, które ponad 13 lat pracują z nami i zarówno potrafią świetnie budować zaufanie i taką bliską relację z naszymi uczestnikami podopiecznymi, ale też są ekspertkami od lokalnych rynków pracy i pozyskania pracodawcy. I to jest wszystko w jednych rękach, to jest bardzo ważne. I żeby ten cel osiągnąć, to też chcę powiedzieć, że nasze wsparcie jest nielimitowane. W odróżnieniu od innych podmiotów, to nie jest tak, że my mówimy, ok, to wchodzisz do programu i teraz tak, masz tyle szkoleń, tyle spotkań, tyle warsztatów. Nie. Nasz czas jest nieograniczony, nielimitowany. On będzie dostosowany do potrzeby, możliwości tej osoby. Jeżeli ona będzie chciała i będzie mogła szybko wejść na rynek pracy, to będziemy pracowali z nią bardzo intensywnie, żeby stało się to jak najszybciej.
Byli pracownicy ZEPAK-u, którzy właśnie w ramach tego projektu pilotażowego podjęli pracę. Statystycznie ten czas wejścia ich na rynek pracy to było 3,5 miesiąca. Statystycznie oczywiście. Są tacy, którzy wejdą po miesiącu, a są tacy, którzy potrzebują może 9 miesięcy, czy całego programu. I tak jest, ale to jest możliwe, więc żeby w ogóle myśleć tymi kategoriami, że my mamy tutaj zadanie nie takie, żeby zrealizować jakiś program, odbyć jakieś spotkania, jakieś szkolenia, bo mamy w tym programie, są przewidziane unikalne instrumenty i dla uczestników, i dla pracodawców, ale one mają być wsparciem po to, żeby no właśnie, te osoby podjęły pracę, a nie przeszły przez kolejny program i pokazały certyfikat uzyskania szkoleń, bo takich osób, które do nas trafiały po różnych innych nieudanych interwencjach, znamy bardzo wiele, świetnie przeszkolonych, bezrobotnych i z różnymi poszukiwanymi kompetencjami, tylko co z tego, kiedy są poza rynkiem pracy. Tutaj chcemy, żeby to było inaczej, tak jak powiedział Paweł, nawiązując do rozpoczęcia konferencji, chcemy, żeby nasi uczestnicy przede wszystkim, ale też lokalna społeczność i te sołectwa i gminy, które dzisiaj albo nie wierzą w to, że w ogóle taki program może coś zmienić, żeby jakby wiedziały, że no tak, to rzeczywiście jakaś zmiana realna się wydarzyła. To może pytanie do pana prezesa Woźnego. Tutaj pan prezes mówiła o tym, że na kilka lat temu był ten program pilotażowy. Rozumiem, że on skończył się sukcesem, że postanowiliście iść jeszcze dalej, szerzej z programem. Ja myślę, że tak, że to żeby teraz jasno sobie powiedzieć, jaka jest rola ZEPAK-u generalnie w całej tej historii, bo my nie jesteśmy dystrybutorem unijnych pieniędzy, to jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to są pieniądze, które tak powiem, rozdysponowuje marszałek województwa wielkopolskiego. My jesteśmy uczestnikiem tego programu o tyle, że nasi pracownicy mają do nas, nasi pracownicy, no, też myślę, że mogę powiedzieć, że nasi partnerzy społeczni ze związków zawodowych mają do nas zaufanie, chcą, żebyśmy my byli w tym programie, dlatego że no, wiadomo, mamy wszystkie dokumenty pracownicze, jesteśmy naturalnym jakby centrum koncentracji tych ludzi, dysponujemy jakimiś różnymi kanałami komunikacji do tych naszych pracowników i tak dalej, więc my nie jesteśmy agencją pracy, nie zajmujemy się znajdowaniem pracy dla ludzi, czy nie zajmujemy się przeprowadzeniem ich przez to, natomiast będziemy niezwykle aktywnie uczestniczyć w tym projekcie, bo śmiem twierdzić, że bez nas generalnie, bez takiej ramy czy struktury, którą jest ZEPAK dla naszych pracowników, to nie dałoby rady tego zrealizować, ale to pewnie niech tutaj nasi partnerzy społeczni o tym mówią, bo to trochę, że tak powiem, nie wypada, żebym ja mówił na temat tego, jak istotna jest nasza rola w tym projekcie. Natomiast tak, my się do tego przygotowywaliśmy w tym sensie, że no, transformacja energetyczna czy decyzje właścicielskie nie były żadną tajemnicą. 2020, jak moment, w którym generalnie została podjęta decyzja o zaniechaniu wszelkich starań o odkrywkę Ościsłowo, wiadomo było, że to już jest eksploatacja złóż, które generalnie, w których jest już ograniczony wolumen węgla i że ten węgiel się tam prędzej czy później skończy. Więc my się do tego dość konsekwentnie przygotowywaliśmy i teraz no, mieliśmy to oczywiście, cała transformacja, która była realizowana przy założeniu, że zaraz, już za chwileczkę, już za momencik, że przypomnę, że tak powiem, piątek z Pankracy, bo to chyba tak ta piosenka się jakoś nuciła, to tam już za chwileczkę, za momencik te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji miały do Konina przyjechać. One nie przyjeżdżały, udało nam się namówić w 2021 roku, bo to panią, no to już 3 lata za chwilę, że tak powiem, chyba trzy świeczki moglibyśmy sobie na tacy zapalić. Udało się właściciela namówić do tego, żeby wyasygnował pieniądze, żeby wyasygnował ten pierwszy 1 000 000 złotych na realizację takiego programu. I pamiętam nasze rozmowy z panią Anną, to tak jakoś w przerwach pomiędzy, że tak powiem, różnymi odsłonami pandemii, kiedy rozmawialiśmy i stroiliśmy sobie ten program. Ja mogę powiedzieć, że bardzo cieszę, że nie ja wybierałem JobFest do udziału teraz w tej edycji programu, bo to jest publiczny przetarg. Urząd Marszałkowski wybrał JobFest jako jednego z 4 partnerów prywatnych do realizacji tego programu. Ja się mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, dlatego że miałem poleconą to przez, że była to firma, która w Warszawie została mi polecona przez ludzi, do których miałem zaufanie, którzy mi powiedzieli, że jeżeli chcesz robić
Jeżeli chcesz doprowadzać ludzi, swoich byłych pracowników do nowego zatrudnienia, to Job First koniecznie, bo oni to potrafią robić, robili to w najbardziej dotkniętych bezrobociem powiatach Małopolski, w czasach, kiedy właśnie w Polsce, w tamtych regionach chyba bezrobocie sięgało 20-30%, ale robili to też dla, żadna tajemnica, dla Orange'a, które generalnie ma podpisane ze związkami zawodowymi w Polsce takie porozumienie, które przewiduje coroczną redukcję zatrudnienia ludzi właśnie w takich mniejszych, średnich miejscowościach, więc oni to znają, rozumieją i tak dalej. No i tak, tak się z tego zrodziła ta idea naszej współpracy pilotażowej. To ani pani Anna, ani ja mieliśmy zupełnie inne wyobrażenia na temat tego, jak to będzie, bo nam się udało, powiedziałbym, no nie wiem, tak, znaczy to akurat na niekorzyść Job Firsta pewnie, no ta nasza transformacja nie szła aż tak radykalnie generalnie, tak? Myśmy, że tak powiem, nie wiem, no bardzo powoli, to myślę, że ważne, że trzeba tutaj wypowiedzieć w tym miejscu, przez 3,5 roku ostatnie zrobiliśmy raptem jedne zwolnienia grupowe, to było 30 parę osób generalnie, więc u nas udało się, że tak powiem, ten topór takiej, że tak powiem, szybkiej, radykalnej zmiany zdjąć na ZEPAK-u. Bardzo tą transformacją została dotknięta część górnicza ZEPAK-u. Tak? To jest półtora roku temu doszło do tej takiej linii przejęcia, w której w części energetycznej pracuje w tej chwili więcej osób niż w części górniczej. Przez lata generalnie część górnicza, jeżeli chodzi o osoby, które były zatrudnione, była dominantą ZEPAK-u. W grupie kapitałowej ZEPAK. No i teraz ja bym potraktował, to jest bardzo w ogóle cieszę z tego spotkania, dlatego że ja to traktuję jako taką bardzo dobrą okazję do tego, żeby skomunikować się społecznie. Tutaj wielka prośba do lokalnych mediów o wsparcie, przede wszystkim lokalnych mediów o wsparcie tej idei do kolportażu informacji na temat tego, że ten projekt się dzieje, bo ja się zgadzam z panią Anną, że znaczy to znowu. Unijne pieniądze, projekt realizowany przez instytucje rządowe, to te instytucje rządowe powinny potrafić skomunikować dobrze ten, czy są rządowe, samorządowe, powinny dobrze skomunikować ten projekt, ale, że tak powiem, każdy z nas ma jakieś tam swoje doświadczenia z kontaktu z urzędnikami, wiadomo, że urzędnicy nie są, że tak powiem, że ta umiejętność jasnej, prostej komunikacji to nie jest taka pierwsza, oczywista umiejętność, którą urzędnicy się charakteryzują, a trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć o tym, że to jest gigantyczny program, to jest 250 milionów dla Wielkopolski Wschodniej. I ja wiem, że zawsze wszystkich bardziej cieszy nowa szkoła, nowy most, czy tam nowa remiza strażacka, ale to jest 250 milionów złotych na kapitał społeczny w Wielkopolsce Wschodniej. Tutaj prawie każdy w Koninie ma kogoś bliskiego, kto albo pracował w ZEPAK-u, albo pracuje, albo w spółkach górniczych ZEPAK-u, a to jest program, który też trzeba jasno powiedzieć, to nie jest program tylko, którym mogą być objęci aktualni pracownicy ZEPAK-u. To jest też program dla wszystkich też tych, którzy od 1 stycznia 2018 odeszli z ZEPAK-u, czyli to jest prawie 1000 osób, które odeszło z ZEPAK-u z przyczyn właśnie wynikających z transformacji energetycznej i to jest też program dla członków ich rodzin. Więc prośba o to, żeby potraktować to właśnie jako wielką, gigantyczną szansę, jako rodzaj wsparcia dla tego, żeby znaleźć zatrudnienie, żeby stworzyć nowe miejsca pracy, bo tych tutaj ścieżek, że tak powiem, wykorzystywania tych pieniędzy jest ileś. Ja taka jedna informacja, no tak żeby sobie to zwizualizować, bo to jest statystyka sprzed półtora miesiąca. W grupie kapitałowej ZEPAK, jeżeli patrząc na całość zatrudnienia, bo nas w tej chwili zostało jakieś 2700 osób na pokładzie, tyle osób pracuje w tych czterech głównych spółkach. W grupie kapitałowej ZEPAK, czyli w ZEPAK-u, PAK-serwisie, kopalni węgla brunatnego Koni i PAK-u górnictwie, z czego 778 osób to są mieszkańcy Konina, 240 osób to są mieszkańcy Kazimierza Biskupiego i 228 osób to są mieszkańcy Kleczewa. W tych trzech miejscowościach jest skoncentrowanych najwięcej osób zatrudnionych i pracujących w grupie kapitałowej ZEPAK, stąd też bardzo mnie cieszy obecność pana wójta tutaj na dzisiejszym spotkaniu, bo to jest znaczna część populacji Kazimierza Biskupiego. Mieliśmy już jakieś tam wspólne przedsięwzięcie, które kierowaliśmy do tej społeczności i ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy o tym. Niezwykle się cieszę, że ten program startuje. I nikt takich rzeczy w Polsce jeszcze nie robił, powiedzmy sobie szczerze, więc też prośba do wszystkich tych, którzy będą brali udział w tym programie o wykazanie jakiejś odrobiny cierpliwości, empatii. Chodzi o to, żeby te pieniądze zostały dobrze wydatkowane tutaj w społeczności lokalnej.
Job First przeszedł już, on poznał naszych ludzi, on przejeździł odkrywki, przejeździł różnego rodzaju bazy kopalniane i tak dalej, rozmawiał z tymi ludźmi, przeprowadził iluś naszych ludzi efektywnie do zatrudnienia, więc myślę, że powinniśmy wszyscy trzymać kciuki za tych partnerów w tym projekcie, żeby z korzyścią dla lokalnej społeczności dobrze zrealizowali ten projekt. Panie prezesie, też pytanie. Mówił pan, że w tej pierwszej części jakby nie trzeba było wykorzystywać tego ciężkiego topora, a jak będzie teraz? To działa tak, że my cały czas, bo to nie jest tak, że my mamy wszystkie, to nie jest takie równanie, to jest takie równanie z wieloma niewiadomymi generalnie, tak? I ono się cały czas, co miesiąc jest, inne liczby się do tego, inne zmienne się do tego podstawiają. Ja jeszcze gdybyśmy się spotkali 5-7 miesięcy temu, to powiedziałbym, że z końcem do 24, czyli za 8 miesięcy jest koniec działania fabryki, bo to taka była data zaprojektowana. W tej chwili to, co mogę powiedzieć na 100%, to to, że do końca 2025 na pewno będziemy działać i funkcjonować. Nie potrafię, nie pokuszę się, żeby powiedzieć generalnie, jak to będzie. Tutaj puszczamy za chwilę raport nasz na giełdę, w której znajdzie się takie sformułowanie, że do końca 2025 funkcjonujemy. Decyzja o funkcjonowaniu w kolejnych latach będzie podejmowana, mając na względzie właśnie uwarunkowania makroekonomiczne, no szczególnie cenę energii na rynku, cenę energii elektrycznej na rynku. To akurat prognostyki, jeżeli chodzi o tę cenę energii elektrycznej na rynku, nie są dobre, bo ona radykalnie spada. Im tańsza energia na rynku, tym trudniej takim firmom jak ZEPAK, który no, produkuje tam niestety, powiedzmy sobie szczerze, najbrudniejszą odmianę energii, to tym trudniej na tym rynku działać i konkurować. Więc to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa to coś, co udało się, i to jest, wydaje mi się, bo to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest taki drugi filar wsparcia dla naszych pracowników. Coś, co udało się rzutem na taśmę w trakcie ostatniej kadencji, na ostatnim posiedzeniu Sejmu ubiegłej kadencji dopchnąć, czyli ustawa o emeryturach, o urlopach energetycznych i urlopach górniczych dla naszych pracowników. Wielkie tutaj, że tak powiem, zasługi naszych związków zawodowych za mobilizację parlamentarzystów, za dociśnięcie tego tematu, bo gdyby na ostatnim posiedzeniu Sejmu ta ustawa nie została uchwalona, to ten projekt poszedłby do kosza i trzeba byłoby rozpoczynać pracę nad tym zupełnie od nowa. A tak udało się to uchwalić, udało się to notyfikować w Brukseli. My mamy to w tej chwili policzone i nam wygląda na to, że jakaś 1/3 mniej więcej naszych pracowników będzie w stanie skorzystać z tych urlopów górniczych, czyli wcześniej pójść na taką przekładkę prowadzącą do emerytury górniczej. 1/3 będzie mogła skorzystać z urlopów energetycznych, a 1/3 mniej więcej będzie mogła skorzystać z odpraw, które przewiduje ta ustawa dla tych osób, którym urlopy górnicze ani urlopy energetyczne nie przysługują. I teraz znowu ja myślę, że ja bym się skupił na tym, że to jest 2200 osób, które może być objęte tym programem, o którym dzisiaj rozmawiamy, droga do zatrudnienia po węglu. 2200 osób byłych i aktualnych pracowników ZEPAK-u oraz ich rodziny. Dla każdego tych pieniędzy wystarczy. To jestem absolutnie przekonany generalnie, tak, bo my mamy doświadczenia, wiemy jak mniej więcej może być zainteresowanie, jak to działa i funkcjonuje, to nie oznacza, żeby odkładać sprawę na za późno, bo tak jak mówię, ta data końcowa naszego funkcjonowania wcale nie jest taka przesądzona. To, co można na 100% powiedzieć, że to będzie nie wcześniej niż koniec 2025, ale to jest raptem za 20 miesięcy. Może pytanie teraz z tej strony społecznej, pani Alicja Messerschmidt, kobieta, która znana jest chyba wszystkich korytarzach w Brukseli. Proszę powiedzieć, czy ten program Droga do zatrudnienia po węglu i ta ustawa, te osłony, to jest takie naczynie połączone? Tak, bo w zasadzie obejmuje wszystkich pracowników grupy kapitałowej ZEPA. Ale zanim może do tego jeszcze pytania wrócę, to ja dzisiaj bym chciała bardzo podziękować pani prezes Karaszewskiej, że zorganizowała to spotkanie, zaprosiła nas. Z tego względu, że wszyscy pracownicy będą oczywiście mogli, będą wiedzieli, gdzie to biuro się znajduje i że już funkcjonuje, bo do nas do biura przychodzą osoby, pytają. Na razie nie udzielaliśmy,
powiedzieliśmy, że są takie firmy, natomiast jeszcze biura nie do końca były otwarte, a z dniem dzisiejszym już będą mogli korzystać i dla nas to jest bardzo ważne. Myśmy pieniądze z Brukseli dowieźli, a teraz zostawiamy w Państwa rękach, żebyście te pieniądze w konkretny sposób zabezpieczyli naszych pracowników, żeby nikt nie został bez pracy i z tego, z naszej współpracy wcześniejszej, o której mogę powiedzieć z JobPersem, są osoby, które przysyłają maile i dziękują, że odnalazły się i znalazły pracę i bardzo są nam wdzięczni. Natomiast teraz dochodząc do tego tematu drugiego odnośnie tego programu pracowniczego i ustawy, to jak najbardziej połączone naczynia z tego względu, tak jak powiedziałam wcześniej, że wszyscy pracownicy zadbaliśmy o to jako strona związkowa i pracodawca, aby nikt nie został bez pomocy. Czyli będą mogli korzystać, tak jak wcześniej pan prezes w zasadzie wszystko powiedział, więc państwo już wiecie, nie tylko pracownicy i byli pracownicy, ale członkowie rodzin. I o to nam najbardziej chodziło, bo nie był to łatwy temat ani w Brukseli, ani na posiedzeniach Komisji Trójstronnej, żeby to uzyskać. Czyli naprawdę włożyliśmy bardzo duży wysiłek i zaczęliśmy w zasadzie od tego, że w 2022 roku powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, gdzie złożyliśmy do Sejmu 1000 podpisów, abyśmy mogli w tym uczestniczyć, ale przed nami jeszcze była ta droga bardzo długa, ponieważ trzeba było zdobyć 100 tysięcy podpisów, aby ta mogła ta ustawa powstać. W międzyczasie na komisjach trójstronnych dwutorowo, również z rządem polskim, pracowaliśmy nad umową społeczną dla górnictwa, energetyki i energetyki opartej na węglu kamiennym. To w sumie z tej ustawy skorzysta 23 tysiące osób. To jest naprawdę bardzo dużo. Górnicy z Konina, Turowa, Bełchatowa, jak również energetycy, którzy opalają elektrownie na węglu kamiennym. To jest wielkie wyzwanie i trudno było na tych komisjach przekonać rząd polski, bo była najpierw mowa o powstaniu NABE, ale myśmy robili wszystko, żeby od tego odejść, bo my się w NABE nie znajdziemy i gdybyśmy tego nie wywalczyli, to dziś pewnie tej ustawy by nie było. Pracownicy nasi nie mogliby z tego skorzystać, bo wiadomo, że NABE nie powstało. Kosztowało nas to dużo wysiłku, dużo wyjazdów i do Brukseli, i w rządzie polskim ówczesnym, ale zostało to zakończone wielkim sukcesem najpierw w rządzie, ale później jeszcze była notyfikacja tego dokumentu w Brukseli. W związku z tym tam też jeździliśmy, rozmawialiśmy i powiem szczerze, że bardzo dobrze zostaliśmy odebrani przez Komisję Europejską. Wszyscy komisarze z nami rozmawiali, bądź dyrektorzy gabinetów tych komisarzy. Ostatnio wróciłam z Brukseli, gdzie pani komisarz Ferreira podziękowała nam za tak wielki wkład pracy, że w zasadzie to ona jest bardzo uszczęśliwiona tym, że to właśnie stało się Wielkopolsce Wschodniej, gdzie i nasz program jest oceniany jako najlepszy w Europie. Takiego programu nie ma. Jesteśmy przykładem, jak można usiąść do stołu, jak można rozmawiać i jak można osiągnąć tak dobry efekt. Ale to wszystko dzięki takiej ciężkiej pracy, gdzie jeździliśmy jako związki zawodowe. Pan prezes Woźny wspierał nas bardzo mocno i dzięki temu dziś mamy ten sukces. Ja naprawdę jeszcze jestem w wielkim szoku, że w tak krótkim czasie można było to wszystko osiągnąć. Pani Przewodnicząca, tak też mam takie pytanie, bo tutaj pani prezes mówiła o tym, że jest taka niechęć. Ludzie nie wierzą w takie programy. Pani na pewno z pracownikami czy elektrowni, czy kopalni rozmawiają najszczerzej i oni najszczerzej pani mówią. Dlaczego oni nie wierzą w takie programy?
To znaczy akurat te osoby, które do mnie przychodzą, to są zainteresowane programem, bo już na dzień dzisiejszy kilkanaście osób odwiedziło nasze biuro związkowe i przekazywaliśmy sami pracownicy. Nawet nie musiałam do nich występować, oni sami przyszli, są zainteresowani. No być może pracownicy też, oni nie wierzyli chyba też w to, że coś takiego może się stać, że będą te pieniądze, ale teraz namacalnie już widzą, bo to wcześniej nie było tych pieniędzy, znaczy one były zabezpieczone, ale jeszcze nie były tutaj w Polsce dla naszych pracowników, więc oni sobie pewnie myśleli, a tam bajki opowiadają, jeżdżą sobie na wycieczki do Brukseli, ale pieniędzy jak nie było, tak nie ma. Ale to wszystko jest i teraz zupełnie inaczej to wygląda i ja myślę, no ja chciałabym bardzo, żeby wszyscy skorzystali, przynajmniej powinni, bo nie po to jeździliśmy, żeby te pieniądze wywalczyć i to tak naprawdę w pełni tego słowa znaczeniu, ale po to też, żeby ci ludzie skorzystali. Ja myślę, że jednak będą. To jest dla nich wielka szansa. To jest wielka szansa dla nich i dla ich rodzin. I ja dziś bardzo, bardzo zapraszam wszystkich naszych byłych, obecnych pracowników. Przychodźcie, bo to naprawdę są pieniądze dla was. Możecie skorzystać, nie wyjeżdżać za granicę, zostać z rodzinami w domu i znaleźć tutaj na miejscu pracodawców, bądź założyć swoją własną działalność gospodarczą. Więc to, te oferty jak najbardziej są bardzo korzystne dla wszystkich. Ja tylko takie drobne uzupełnienie, bo to też jakby trzeba sobie powiedzieć, pani Anna, kiedy przyjeżdżała wtedy, kiedy te 3 lata temu zaczynała te, czy to Fest, kiedy zaczynał testować Konin i współpracę z naszymi pracownikami, to wtedy można powiedzieć, że jeszcze praktycznie 4 kopalnia mega brylantnego Konin pracowała na 4 odkrywkach, bo jeszcze tam kończył się węgiel na Adamowie, ale działał Jóźwin, działały Drzewce, działały tu Misłowice. My w tej chwili mamy już tylko i wyłącznie ostatnią odkrywkę. Nasi pracownicy doskonale sobie zdają z tego sprawę i w Wielkopolsce Wschodniej nie będzie już żadnej odkrywki. Znaczy odkrywka Ościsłowo udowodniła, że w Wielkopolsce Wschodniej nie ma akceptacji społecznej dla tego, żeby robić nowe odkrywki węgla brunatnego. Czy się to komuś podoba, czy nie, po prostu lokalne społeczności na to nie wyraziły zgody i powiedziały, że to Misłowice to jest ostatnia kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego w Wielkopolsce Wschodniej. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że my z końcem 2024 roku. My w tej chwili w elektrowni Pątnów działamy na 4 blokach na węgiel brunatny. To jest 1, 2, 5 i 9. Z końcem tego roku zostajemy już tylko i wyłącznie na 9. To jest nasz ostatni blok, na którym będziemy działać i funkcjonować. 1, 2 i 5 po prostu zostanie fizycznie zakończona ich eksploatacja, kończą nam się wszystkie możliwe pozwolenia środowiskowe. Także myślę, że to jest tak, że z jednej strony nasi pracownicy dostali zestaw takich uspokajających sygnałów, bo pojawiła się ustawa i te szczegóły tam ostatnio się szlifują, generalnie są poustane listy pracowników, listy zawodów, które generalnie zostaną objęte tą ustawą. Dojechał program unijny, dojechały te pieniądze, jest notyfikacja Komisji Europejskiej dla tych pieniędzy i pojawili się partnerzy, którzy będą generalnie starać się pomagać tym ludziom dystrybuować te pieniądze, a jednocześnie pojawiają się też, ta rzeczywistość staje się coraz bardziej bezalternatywna, bo my zostajemy elektrownią, która działa na jednym bloku i na jednym bloku. Ja tylko jeszcze dodam, panie redaktorze, że my jako strona społeczna, żeby nie było za różowo i kolorowo, będziemy monitorować wydawanie tych pieniędzy. Także jesteśmy po to, aby rzeczywiście sprawdzać i będziemy na bieżąco patrzeć, ile osób skorzystało i na co te pieniądze zostały wydane dla tych pracowników. Także będzie pełna kontrola ze strony społecznej i to wszystkich partnerów, to oczywiście ja mówię o wszystkich partnerach. Także tu będziemy to monitorować. Instytucje samorządowe również, prawda? Jak najbardziej. Wszystkich, jak powiedziałam, bo z tymi instytucjami samorządowymi, z Urzędem Marszałkowskim, to nie jest tak kolorowo, jakby się wydawało. Ja prędzej załatwiłam w Komisji Europejskiej, jak mogę się porozumieć z Urzędem Marszałkowskim. Bardzo przepraszam, ale taka jest prawda. I to niestety, z tego się nie wycofam, bo wiem, jak to na co dzień wygląda i będziemy tutaj robić wszystko, bo to jest nasz program, nasze pieniądze wszyscy muszą usiąść do jednego stołu i rozmawiać, bo bez tego nie będzie efektu.
A co jest taką największą właśnie barierą w Urzędzie Marszałkowskim? No, w Urzędzie Marszałkowskim aktualnie mieliśmy regulamin przedstawiony finansowania i zakwestionowano, a uważam, że regulamin to jest po stronie społecznej. My tutaj jako grupa kapitałowa ZEPAK, to jest nasz program, nasz regulamin i my musimy być partnerami, a nie ktoś nam narzuca swoje wizje, swój regulamin. Absolutnie takiej zgody ze strony społecznej nie było i nie będzie. Mamy usiąść do stołu i mamy osiągnąć konsensus. Absolutnie nie pozwolę na to, żeby ktoś nam narzucał. To nie po to jeździliśmy, nie po to wywalczyliśmy, żeby dzisiaj ktoś nam tutaj swoje wizje narzucał. Tak jak powiedziałam, prędzej doszłam do porozumienia z Komisją Europejską, jak we własnym gronie, jak jest, zawsze mówię, że w rodzinie jest najgorzej, bo dochodzi do takich niepotrzebnych sytuacji. Wójt Kazimierza Wyspiego, czyli gmina Kazimierz Biskupi, z nadzieją patrzy na ten program, bo tutaj pan prezes mówił o tym, że gmina Kazimierz Biskupi jest wśród tych liderów, jeśli idzie o liczbę pracowników, który ten problem, czy ta sytuacja może dotknąć. Tak, oczywiście ja bardzo się cieszę, bo musimy o tym pamiętać, że lata 60. ubiegłego wieku po rozpoczęcie prac, jeżeli chodzi o wydobycie węgla, 2011 było to zamknięcie odkrywki Kazimierz. Dalej jeszcze trwała oczywiście rekultywacja terenów, ale ja mogę tak bardziej się skupię na tym, jaka jest nasza mentalność. Jako mieszkańca tego terenu, bo ja od dziecka wychowałem się, można powiedzieć, na odkrywce, moja rodzina została wywłaszczona przez odkrywkę Płatków. Jesteśmy też rodziną wielopokoleniową, jeżeli chodzi o pracę i zatrudnienie. I nie tylko ja, ale wiele osób zatrudnionych w kopalni, że my patrzyliśmy, jak nasi ojcowie odchodzili na emerytury, nasi bracia. Ja po szkole średniej w 1992 roku zostałem zatrudniony w kopalni Bertrandtnego Koni na odkrywce Jóźwin na najniższym szczeblu i powoli małymi krokami przez kolejne lata przechodziłem przez poszczególne szczeble zatrudnienia, ale też widząc, jaka jest nasza mentalność, ale także moja. W 2015, 16, 17 to jeszcze były czasy, kiedy nikt nie dopuszczał za bardzo, że kopalnia się skończy, bo musimy o tym pamiętać, że odkrywka piasku, która była na terenie gminy Rychwałd, były dokumentacje i plany wieloletnie do 2040 roku, już nawet zmiana układów komunikacyjnego, odwodnienia, odkrywka Mąkoszyn, o której się mówi, gmina Wierzbinek, Dęby Szlacheckie. No i ostatnią, o której tutaj wspomniał pan prezes, prace bardzo zaawansowane, odkrywka Ościsłowo. Ja praktycznie odchodziłem z kopalni w 2018 roku, gdzie jeszcze o tym już można powiedzieć, że przestano mówić, ale gdzieś z tyłu głowy to było. Prace były bardzo zaawansowane, łącznie już z transportem maszyn podstawowych na odkrywkę Ościsłowo, więc możemy sobie wyobrazić, jak my pracownicy to przyjmowaliśmy, że to po prostu będzie zawsze. Wiedzieliśmy, że odkrywka, elektrownia musi się skończyć, tylko że my nie dopuszczaliśmy do myśli, że coś takiego może nastąpić. Widzimy przez te ostatnie lata, jak dynamicznie to się zmienia i mentalności także pracowników kopalni, no też przyszedł taki czas. Została jedna odkrywka, tak jak tutaj powiedziałem, odkrywka Tomisławice, gdzie jej wygaszenie jest szacowane na 24-25 i po prostu jeszcze go nie będzie. Musimy o tym dobrze też pamiętać, że cała ta struktura, która była budowana przez dziesiątki lat, dawała nam stabilność pracy, spokój, zabezpieczenie socjalne nie tylko dla nas jako pracowników, ale naszych rodzin. Przecież moje córki wyjeżdżały sobie na ferie i na wakacje, my w ogóle tym się nie przejmowaliśmy, ale my jesteśmy tu i teraz w całkowicie innym miejscu. Nadszedł taki czas, bo ja przeszedłem przecież od spółki Skarbu Państwa przez różne elementy prywatyzacji, tutaj zmian struktur organizacyjnych, aż połączenia tutaj z elektrownią. A pamiętamy, że w roku 1994 przecież pracownicy kopalni strajkowali, żeby z elektrownią się nie połączyć, żeby to nie był jeden wielki, duży zakład. Czyli cały czas walczyliśmy o to, żeby te nasze stanowiska pracy były utrzymane. W pewnym momencie oczywiście doszło do tego, że też zresztą moi przedmówcy tutaj powiedzieli, że nadszedł taki czas, że musieliśmy sobie sami dawać radę, jeżeli doszło do jakiegokolwiek zwolnienia czy rozwiązania umowy o pracę. Ta ilość pracowników, która w tej chwili jest zatrudniona, ta, która była jeszcze w 1992 roku, to jest wielokrotnie mniejsza.
Musimy pamiętać, że to 240 osób, które jest zatrudnione z gminy Kazimierz Biskup i to są także rodziny. Pomnożymy przez 4, to mamy 1000 osób na populacji mojej gminy 11400, czyli możemy sobie wyobrazić, jaka to jest skala. Wierzę w to, że należy przełamać te bariery, o której wspomniała pani prezes, bo sam osobiście pamiętam, jak przebiegały tutaj szkolenia przy wykorzystaniu środków unijnych. No, drodzy Państwo, no nie można operatora sprzętu podstawowego czy maszyny wielogabarytowej próbować przekształcić w informatyka. To są ludzie z całkowicie innych branż. Musimy spojrzeć na struktury kopalni, elektrowni innymi oczami. Tam mamy cały przekrój pracowników. Począwszy od pracowników, od maszyn podstawowych, koparek, tkarek, które tutaj widzimy za nami, no to trudno sobie wyobrazić, jeżeli oni dochodzili do możliwości operowania tymi maszynami przez lata praktyki, żeby szybko nagle powiedzieć, będziesz informatykiem lub przypuśćmy operatorem wózka widłowego. Musimy spojrzeć też na to, jeżeli chodzi o zarobki. Cały czas było podnoszone, że zarobki w kopalni, zresztą nieraz na swojej osobie wiem, no, były wyższe niż na rynku, powiem, wtórnym, czyli niezwiązanym tutaj z przemysłem paliwowo-energetycznym i to było przełamanie, żeby w ogóle przejść. Obawy. Wiedzieliśmy, że chcemy dopracować do emerytury, co nam dawało tutaj 50 lat, wiek, 25 lat pracy górniczej. Czyli to był też taki etap, gdzie po 50 roku życia każdy mógł się zagospodarować w innej branży, dla siebie wybranych. Następna rzecz, tak jak powiedziałem, stabilność, jeżeli chodzi o dowóz pracownika, przebywanie 8 godzin w pracy, odwóz z powrotem. Następnie zabezpieczenie socjalne całej rodziny, począwszy od paczki pod choinkę, skończywszy tutaj na wyjazdach i w czasach nawet poza granice kraju, które były tutaj finansowane. Ale to już było i tego nie będzie. Mieliśmy okazję kilka lat temu z panem prezesem, z grupą kapitałową ZPAK przeprowadzić w gminie Kazimierz taki program pilotażowy, że zatrudnienie pracowników, którzy wyrazili zgodę z naszej gminy do przejścia do naszych struktur, wygenerowaliśmy wówczas jedno stanowisko urzędnicze do referatu nieruchomości i 4 stanowiska dla pracowników, choćby tutaj kierowcę ciągnika i do brygad remontowych, 4 stanowiska. Podejrzewam, że też tak był trochę inny czas. Muszę tutaj powiedzieć, że na stanowisko urzędnicze zgłosiło się 2 pracowników, 2 osoby, z czego jeden pracownik został zatrudniony. I powiem, czym on się kierował. Człowiek młody po Akademii Górniczo-Hutniczej, po Politechnice Poznańskiej, zajmował stanowisko w dyspozytorni, bo on był dyspozytorem, pracował w systemie wielozmianowym. Zarobki, które my mu zaproponowaliśmy, były o wiele niższe i on wówczas powiedział, że ja zdecydowałem się na tą pracę, bo chcę mieć stabilność zatrudnienia i wypłaty. Ja po prostu wiem, że kopalnia się kończy i ja nie patrzę już, że będę zarabiał tutaj mniej w gminie, ale daje mi to możliwość dalszego kształcenia, awansu. Patrzył też w tym kierunku, że to jest mieszkanie samego Kazimierza Biskupiego. Dojazd do urzędu gminy jest raptem 1,5 km, czyli mówi czas przejazdu i mówi 5 dni w tygodniu, 8 godzin, brak pracy w systemie, czyli w soboty, niedzielę jestem z rodziną w domu, ja nie muszę więcej zarabiać. Muszę Państwu tutaj powiedzieć, że obecnie zmiany finansowe, które nastały na urzędzie gminy, już prawie wyrównały zarobki, jeżeli chodzi o jego stanowisko tutaj w kopalni. No i wiemy, że praktycznie w tej chwili musiał skorzystać tutaj z firmy, żeby gdzieś szukać pracy. Na 4 stanowiska, które zaproponowaliśmy w spółce, zgłosiło się 3 pracowników, 2 się zatrudniło. 1 pozostał, bardzo sobie chwali, drugi pracownik stwierdził jednak, że poza granicami kraju zarobi więcej. To się także wydarzyło w ostatnim czasie, gdzie to zainteresowanie nie było takie wielkie i żyliśmy cały czas w przeświadczeniu, że kopalnia po prostu nigdy, ona nigdy się nie skończy. Ja podałem te daty 15, 17, 18 o tych odkrywkach, które dawały nam nadzieję, że to jeszcze będzie 30, 40, być może 50 rok. Zauważyłem jako wójt w ostatnich, można powiedzieć, miesiącach, że
pracownicy, którzy opuścili granice naszego kraju, najpierw zrezygnowali z pracy w grupie kapitałowej z różnych przyczyn, w różny sposób, próbowali znaleźć gdzieś zatrudnienie poza granicami, jednak nie spełniało to ich oczekiwań. Tęsknota za krajem, za rodziną, rozstania, nie każdy się do tego nadaje. Jednak ta struktura, która nam dawała zabezpieczenie wieloletnie, no też odbiło na nas taki kierunek wychowania, że jednak my cały czas, można powiedzieć, byliśmy w domu i już do nas, do gminy, do spółki zgłaszają się osoby, mężczyźni, co kiedyś było powiększe 5 lat temu, jakby na stanowisko wójta, wręcz trudne, niemożliwe, już szukają pracy. Nigdy takiego programu nie było, miałem okazję tutaj rozmawiać o tym wcześniej. Jest to bardzo wielka szansa i okazja dla pracowników grupy kapitałowej ZTPA. Musimy być z tym przeświadczeniem, że to po prostu się kończy. Tego już nie będzie. To jest jedyna szansa, szansa uczciwa, szansa poparta faktami, ale też środkami finansowymi. Wielkie podziękowania dla tych wszystkich, którzy się zaangażowali w to, bo równie dobrze tych pieniędzy można mogło nie być, firma mogła zostać zamknięta, sprzedana, mogłaby ogłosić upadłość, a też powiem tak, między nami pracownikami się mówiło, że złoża zostaną wydobyte, zostanie to po prostu pozostawione, potem co z rekrutacją, co będzie dalej, ale widzimy, że to idzie w bardzo dobrym kierunku. To wielkie podziękowanie dla pana prezesa i tych wszystkich, którzy o tym decydują, że jednak ten nasz region dostał wielką szansę. Jakie zagrożenie widzę? Na pewno w przełamaniu mentalności pracowników i w dotarciu do nich i do ich rodzin. To jest uważam najważniejsze i tu będzie bardzo wielka rola i zwracam się tutaj do mediów, które no, też odgrywają bardzo ważną rolę w naszym tutaj życiu i komunikacji. Na pewno ja też rozmawiałem, że uczynię wszystko jako wójt gminy, żeby dotrzeć indywidualnie do każdego mieszkańca, który jest zatrudniony i wyrazi taką chęć, jednak żeby opowiedzieć o tym programie, że to nie jest ten program unijny informacyjny przekształcenia tam na informatyków, 3-tygodniowy, czy na wózki widłowe, czy jakieś tam prawo jazdy, gdzie niestety kończyło to się nie pracą w zawodzie, jednak jest to inny system. Ja myślę, że musimy to tłumaczyć. Jest to wielka szansa i wierzę w to, że mieszkańcy naszej gminy, naszego regionu to wykorzystają. Jeszcze raz dziękuję za to, co zostało przywiezione z Brukseli za tą ciężką pracę, ale oczywiście też zmiana w ustawie emerytalnej, bo o tym na pewno też może trzeba dużo mówić. To może pani prezes pytanie, czy to właśnie tutaj trochę trzeba psychologii będzie chyba użyć, żeby w głowach pracowników poprzestawiać pewne myśli, że to ma szansę się zrealizować. Tak, ja tylko zanim odpowiem na to pytanie szybko, to chcę bardzo podziękować panu wójtowi, bo kiedy rozmawialiśmy, zadzwoniłam do pana wójta, żeby zaprosić na otwarcie naszego centrum. Moje zaskoczenie polegało na tym, że pan wójt już w tej rozmowie planował jakieś wspólne działania informacyjne, żeby rzeczywiście to, co powiedział dzisiaj, dotrzeć do tych ludzi. I to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło i jakoś tak poczułam, że zobaczyłam to światło w tunelu, mówiąc krótko, bo rozmawiając też z innymi sołectwami i gminami, no raczej się póki co obijamy od ściany i to nie jest takie proste i rzeczywiście będziemy tą pracę w podstaw musieli wykonać, zanim to centrum wypełni się uczestnikami, chociaż już pierwszych uczestników tego programu mamy. Tak, oczywiście, jak powiedziałam, to wsparcie, które dajemy osobom, które do nas trafiają, ono jest bardzo kompleksowe i odpowiada na to, jakie są największe problemy, bariery tej osoby. Bo te bariery trzeba pokonać, żeby no, zacząć w ogóle myśleć o tym, gdzie ja chcę tej pracy szukać, co mogę robić, co jest dla mnie interesujące. I nasi doradcy to są osoby, które potrafią no, odpowiadać na te potrzeby psychologiczne, przede wszystkim motywować te osoby do tego, żeby uwierzyły w siebie, przełamywać różne lęki, bo muszę przypomnieć, że ludzie, którzy do nas trafiają, mają bardzo często takie schematyczne wyobrażenia na temat rynku pracy i to jest często dla nich taki pretekst, żeby nie zmieniać swojej sytuacji. I
To jest zupełnie ludzkie, zupełnie normalne. My to znamy i to niezależnie od tego, jaką pracę, czy na jakim szczeblu zarządzania te osoby wcześniej wykonywały, zanim do nas trafiły, tak? Ale bardzo często albo mówią, że no to w moim wieku to już w ogóle nie ma pracy dla mnie, albo no ja w zasadzie no tak przepracowałem 20 lat w elektrowni, ale no ja nic nie potrafię robić, czym ja się mogę zająć, tak? I te takie mity na temat rynku pracy wynikają po prostu z lęku przed konfrontacją z rynkiem pracy, tak? Czy ja rzeczywiście mogę jeszcze znaleźć jakąś pracę i mogę być wartościowym kandydatem? Absolutnie tak. My mamy taką jeden z elementów naszej filozofii, ona brzmi, nie ma ludzi niezatrudnialnych. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy uczestnicy naszego programu podejmą zatrudnienie, do tego będziemy zmierzać, ale każda osoba przy odpowiednim wsparciu, które my gwarantujemy, staje się, może się stać wartościowym kandydatem i kandydatką na rynku pracy. Każdy ma doświadczenie zawodowe, życiowe, które jest bardzo cennym kapitałem dla przyszłego pracodawcy, a nasza rola, żeby wspólnie je jakoś właśnie przełożyć na to, żeby ta osoba po prostu rzeczywiście mogła aplikować skutecznie i pozyskiwać pracę. I ja chcę jeszcze podkreślić jedną rzecz. Jeżeli nawet trafią do nas osoby, nie wiem, z tego samego działu, czy w elektrowni, w kopalni, czy z jakiegoś innego miejsca, to każda z nich będzie miała swoją indywidualną ścieżkę dojścia do zatrudnienia. Jeżeli akurat my mamy mieć w programie około 500 osób, to będzie 500 zupełnie innych, odrębnych, indywidualnych ścieżek dojścia do zatrudnienia, bo nawet jeżeli te osoby robiły to samo, albo pracowały w tym samym obszarze, to każda z nich jest inna. Ma inną historię życiową, ma inne aspiracje, inne potrzeby i my podchodzimy do tego w naszej pracy z ogromnym szacunkiem. To o czym mówił Pan Wójto, my to doskonale znamy i też pracując wcześniej z pracownikami ZEPA, jeżeli przychodzą do nas ludzie, to jest też bardzo częste, z jakimiś przekonaniami, tak, i tak z takimi bardzo twardo stawianymi oczekiwaniami, że ja chcę tyle zarabiać, chcę dojeżdżać do nowej pracy nie dłużej niż, nie wiem, pół godziny. My podchodzimy do tego z szacunkiem, traktujemy to poważnie, no i zaczynamy pracować nad tym i konfrontować to też już na kolejnych etapach z rynkiem pracy i z możliwościami. I na końcu jest tak, że ta sama osoba decyduje, to o czym mówił Pan Wójt, opowiadając o przypadku człowieka, którego zatrudniliście, że ten człowiek mówi tak, no tak, no rzeczywiście, może ta praca nie jest za takie pieniądze, jakie chciałem na początku, ale ona mi daje jakąś perspektywę, tak, rozwoju, zatrudnienia, a poza tym no, mogę podjąć bardziej atrakcyjną pracę, jadąc, nie wiem, 40 minut do pracy, a nie pół godziny i to też jest w gruncie rzeczy dla mnie okej. Czyli my nie narzucamy tym osobom niczego z góry, że mówiąc im, że no, twoje wyobrażenia czy oczekiwania są nierealne. Nie, po prostu pracujemy z nimi tak, żeby one same mogły je urealnić i podjąć na końcu decyzję, jaką pracę chcą podjąć. I to robimy. Tu jeszcze do Pana Prezesa Głośnego. Na ile brak tego zainteresowania może wynikać z tego, że jakby są cały czas takie optymistyczne zapowiedzi ZEPAK-u o kolejnych inwestycjach, o elektrowni atomowej, o tym, co się dzieje teraz w Turku, o Wodorze, że ludzie jednak może mają takie przekonanie, że ta praca cały czas tutaj będzie? No tak, elektrownia atomowa to trzymam kciuki, bo niezmiennie jestem przekonany, że Pątnów w Koninie. Ważny dodatek. Pątnów w Koninie to najlepsza chyba lokalizacja w Polsce do tego, żeby ją zbudować, ale to nawet jakby, że tak powiem, wszystko dobrze poszło i wszystko i nie było jakichkolwiek przeciwności losu i wiatr nie biał w oczy, to 2.35, generalnie 2.36, kiedy popłynął pierwszy prąd z tej elektrowni, to jest jakby ten moment, kiedy to się może stać. Czyli to jest jednak bardzo długo z perspektywy generalnie tych ludzi, którzy w tej chwili pracują w ZEPAK-u. To jest jakby punkt pierwszy. Punkt drugi, jeżeli chodzi o elektrownię gazową w Turku, tak, to bardzo ważny projekt, jesteśmy w to bardzo zaangażowani i realizujemy to i my chcemy generalnie naszym pracownikom dać absolutne pierwszeństwo, jeżeli chodzi o etatyzację i zaczęliśmy rozmowy z nimi, jesteśmy na etapie zbierania pierwszych takich deklaracji.
Więc ci pracownicy, którzy są na ruchu elektrowni zatrudnieni, są operatorami na blokach energetycznych, którzy będą mieli pierwszeństwo zatrudnienia w elektrowni w ruchu, ale znowu, elektrownia gazowa, tym się różni od elektrowni na węgiel, że ona jest dalece bardziej samoobsługowa generalnie. Tam pełna etatyzacja tej całej elektrowni, która będzie miała 600 MW, to jest 120 osób, z tego pracowników na ruchu to będzie 80 osób. W tej chwili ruch w Pątnowie jest obsługiwany przez prawie 400 osób generalnie, czyli tu mówimy o zupełnie innych miejscach zatrudnienia. Jeżeli chodzi o wodór, no jasne, jakby tam miejmy nadzieję, że ten elektrolizer wystartuje z końcem czerwca, że ten wodór zacznie tu być produkowany, ale to wodór w Koninie nie wygeneruje jakichś dziesiątek, setek miejsc pracy. Oby wygenerował dziesiątki generalnie i za to należy trzymać kciuki. Ja myślę, że to jest, ja wrócę jeszcze raz do tej myśli swojej poprzedniej. Myślę, że przez te 3,5 roku bardzo dużo rzeczy się wydarzyło. Wychodziliśmy z obszaru jakiegoś kompletnego niepewności, niedopowiedzenia, trudnej sytuacji. W tej chwili są te dwa bardzo stabilne filary, ustawa i program pomocowy i naprawdę, że tak powiem, bardzo bliska już perspektywa końca funkcjonowania ZEPAK-u takim, jakim on przez lata był dla lokalnej społeczności znany. I myślę, że też przez te wszystkie lata wszyscy po prostu no jakoś zinternalizowali tę prawdę generalnie. To tak już może na koniec do wszystkich Państwa pytanie. Jak długa, kręta i z wybojami będzie ta droga do zatrudnienia po węglu? My tylko czekamy, pracujemy, żeby to się wydarzyło. Czekamy tylko na blokach startowych na większą liczbę uczestników. Tak jak powiedziałam, na tym się znamy. Tylko to robimy. Mamy w tym konkretne, bardzo dobre rezultaty i sukcesy, więc prawdę mówiąc, ta wyboista droga to jest teraz, kiedy mamy jakby dotrzeć z informacją, już powiedzieliśmy, że to jest słabo z tym, do wszystkich gmin i sołectw, do ludzi, którzy mogą skorzystać z tego programu i spowodować, żeby te osoby zbyt wiele nie myślały, tylko po prostu przyszły do nas, skontaktowały się z nami i nie deklarowały niczego, ale dały nam jakąś szansę, rozmowę o tym, co możemy dla nich zrobić. I to jest to wyzwanie. Natomiast jak tylko już będziemy mieli tych uczestników, to ta droga do zatrudnienia będzie po pierwsze jak najszybsza, będziemy się starali, prosta i kończąca się konkretnym efektem w postaci trwałego zatrudnienia. A ZEPAK na pewno będzie miał też swój udział w wyrównywaniu tej drogi, bo swoje doświadczenie już ma na pewno. Nie, no ja się wydaje, że odpowiedź tutaj pani na nas powiedziała, no, statystycznie 3,5 miesiąca, więc ta wyboista droga generalnie jest 100 dni. To jest oczywiście jedna ze ścieżek, to tak, my będziemy na pewno, jesteśmy w kontakcie, bo to też nie jest tak, że być może nawet gdyby Państwo z JobFest chcieli, ale to my nie możemy pozwolić sobie na to, żeby jutro generalnie 2600 osób przyszło tutaj do biura generalnie i zaczęło z Państwem współpracować, bo jeszcze tam musimy dojechać do końca generalnie tą odkrywkę i te bloki, dofunkcjonować do końca, ja myślę, że to wszystko uda się dobrze zrobić. Bardzo się cieszę z tego wydarzenia, bo myślę, że to jest taka duża okazja do komunikacji społecznej, takiego ludzkim językiem powiedzenia generalnie, o czym jest ten projekt generalnie, a nie językami kwalifikowalności wydatków europejskich na określone wydatki. Panie Wiceministrze. Proszę Państwa, ta wyboista droga daje nam szansę. Także idźmy po tej wyboistej drodze, a ta szansa jest wielka. Dla Was, drodzy pracownicy, dla Waszych rodzin, żeby zabezpieczyć spokojne życie na dalsze lata. Było trudno, ale doceńcie to i skorzystajcie z tego. Ja naprawdę jeszcze raz bardzo, bardzo zapraszam do tego, bo droga wyboista nie oznacza, że nie można osiągnąć sukcesu. Osiągniecie sukces, my osiągnęliśmy sukces, a wy osiągniecie sukces, że zostajecie z rodzinami w Koninie i będziecie tutaj pracować i cieszyć się swoją rodziną i dalszym życiem. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. I Grzegorz Maciejewski, Wójmy jakaś Wierzbyska. Ja myślę, że poznaliśmy konkrety, czyli pierwsza rzecz, data zamknięcia całkowicie przemysłu paliwowo-energetycznego, to co nam zawsze dokuczało, ja już powiem, jako pracownikom, bo chcieliśmy wiedzieć jedno, kiedy to będzie, czy będzie, a to było w takim zawieszeniu. Dzisiaj jest jednoznacznie, daty zostały
przekazane, poznane. Druga rzecz to jest jedyna szansa, żeby pracownicy grupy kapitałowej ZE-PAK skorzystali z tego programu. I już tutaj rola nas, samorządowców, będzie na pewno też taka, żeby dotrzeć jak do największej grupy pracowników, a zarazem mieszkańców tutaj naszej gminy. Nie ma czego się bać. My jesteśmy w innym czasie, są inne realia i musimy się do tego dostosować i patrząc na tych, których mamy najbliższych, czyli nasze rodziny. A myślę, że czas pokaże, że czasem zmiany też wychodzą na dobre. Ja wszystkich zachęcam, bardzo dziękuję. Powinniśmy wszyscy o tym mówić głośno. Dziękuję bardzo. To teraz czas dla dziennikarzy. Jeśli są jakieś pytania dla naszych panelistów, to oczywiście mikrofon jest włączony, można zapytać, ale też wiem, że będzie możliwość taka, żeby jeszcze tutaj w kuluarach rozmawiać może oficjalnie. Idziemy w kuluary, pan prezes powiedział. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na poczęstunek do rozmowy.